No cześć, odwiedzamy dziś miasto, którego się trochę bałam, Białystok. O wschodniej Polsce nie brakuje niepokojących mitów i legend, więc czas najwyższy je zweryfikować. Dobry, jedziemy do Białegostoku. Słuchajcie, ja jedę pierwszy raz w życiu. Kamil już był dwa razy, ale z nami jest jeszcze Orcio, który też jedzie pierwszy raz. Także to nasz pierwszy raz, Orcio. Tak. Będziemy testować Białystok. Tak jest. Właśnie skończyłam robić moją pierwszą rękawiczkę. Będę robić teraz drugą rękawiczkę. Gdybym miała ją, nie wiem, jakąś metkę na niej dołożyć, to bym dołożyła, że made in Warsaw and Białystok, bo tak chyba będzie. Będę też zszywać kardigan, no ale przede wszystkim... Będziemy na takim szkoleniu antydyskryminacyjnym? Orciu, jak to się nazywa? Tak, szkolenie antydyskryminacyjne. Żebyśmy nie dyskryminowali. Przynajmniej starali i starałeś tego nie robić. Właśnie sobie weszłam do pokoju, obczajmy na początek właśnie, bo widzę, że jest mega, mega klimatyczny. Bardzo się cieszę. Jesteśmy w kamienicy Zamenhofa. Mam nadzieję, że nazwę nie przekręciłam. Przy samych drzwiach, zobaczcie, uwielbiam taki klimat starych mebli. To jest wow. Łazienka, kurna, też robi wrażenie. OMG. Nice. Kamil się ucieszy, że jest duży prysznic. Chociaż go nie widać prawie, bo jest tutaj szkło, ale muszę jeszcze na niego poczekać, bo teraz jeszcze załatwię rzeczy. Po wyjściu z łazienki część kuchenna, no i tutaj już właściwy pokój. Jestem pod mega wrażeniem tego łóżka, jest przepiękne i jestem mega ciekawa, czy to jest łóżko, które było kupione takie stare i jest po prostu trochę odnowione. Chyba tak. Tak to wygląda. Że jest po prostu ładnie tutaj papierem ściernym i w ogóle po prostu przepięknie jakby odnowione. Stolik tak samo. Jakie szuflady w ogóle. No i stół z krzesłami też. Kurczę, naprawdę mega, mega klimat. Takie w sumie surowe, białe wnętrze. Też podłoga jest surowa w takim białym kolorze. I takie stare meble tak dodają zawsze duszy. Ale o co w ogóle chodzi w tym, że my tu jesteśmy? Z jakiej paki? Dostałam zaproszenie na to szkolenie antydyskryminacyjne i okazało się, że Orestes też jedzie, bo w pierwszej myśli pomyślałam sobie, że no nie do końca potrzebuję takiego szkolenia. Wiem też, że będą na nim osoby, które także no takiego szkolenia powiedzmy wybitnie nie potrzebują. W ogóle to zaraz zobaczycie, że mam tutaj plamę, bo oczywiście przed wyjazdem musiałam się oliwą, prawda... udekorować. Dla mnie to jest zawsze super, jak są okazje, żeby się spotkać z innymi twórcami, bo jednak to jest taka praca, że wiecie, siedzi się samemu cały czas, czy większość czasu, no i fajnie się tak zbić, skonfrontować, spotkać z ludźmi, którzy robią podobne rzeczy. Nice. Przypominają mi w ogóle takie łóżka, dom, w którym się wychowałam, bo się właśnie w takim przedwojennym domu wychowałam do 11 roku życia i mieliśmy w nim właśnie takie meble po dziadkach, piękne. No już ich nie ma, ale ten klimat jakby tak w moim serduszku jest. Ogólnie nie oszukujmy się, jest taki mit, nie wiem czy mit, w sumie to się przekonamy, Białegostoku jako no nietolerancyjnego miasta, a ja nawet nie pomyślałam, że sobie ubrałam taką torbę i nawet w drodze sobie pomyślałam, kurczę, żeby mnie nikt nie napadł czy coś, ale potem stwierdziłam, że to idiotyczne i whatever. Zresztą Kamil też rozmawiał z jakąś znajomą z Białegostoku, która też uważa, że to kompletne mity, że białostoczanie i w ogóle tutaj są ludzie tolerancyjni, otwarci, że jakby nikt, nie wiem, nie zaczepić się, bo masz tęczową torbę. No nie wiem, jesteście z Białegostoku, byliście tu kiedyś, jakie są wasze doświadczenia, jestem bardzo ciekawa. O, coś dzwoni? A, powiadomienie. Może paradoksalnie, jak tutaj wiecie, się mam uczyć antydyskryminacji, to właśnie w takim zakresie, no bo, no, raczej osób, mam nadzieję, osób LGBT albo osób w mniejszościach takich, o których myślę na pierwszy rzut ucha, no to mam nadzieję, że nie dyskryminuję, bardzo się przynajmniej staram, ale może w moim myśleniu dyskryminowaniem jest właśnie takie myślenie o mieszkańcach Białegostoku, że wiecie, że ja już wiem, więc to na pewno uprzedzeni ludzie i strach tu chodzić po ulicy w tęczowych skarpetkach. Fajnie tak po przyjeździe w nowe miejsce mieć taką godzinkę tylko dla siebie. Uwielbiam ten moment. No i oczywiście nie trudno się domyśleć, za co się wzięłam. Kamil,
Kamil jeszcze tam załatwia rzeczy, ja z Orciem idę teraz na spacer. Wychodzimy w ogóle z tej kamienicy, czy z tego budynku i zobaczcie, jaki mural. A tu jest w ogóle napisane na Google Maps, że jest to mural Ludwig Zamenhof Esperanto. A widzicie. No, ale jest tam chyba tablica też, to można zobaczyć. Widzicie, sam początek vloga, a u nas już takie ciekawostki. Zamówiliśmy sobie po enchiladzie, ja w wersji wegetariańskiej i co? I czekamy tutaj na Kamila. W ogóle to jest przedziwne, ale naprawdę gdzieś głęboko w sobie mam taki lęk wobec wschodniej Polski, wiecie. Kamil po nas przyjechał, lecimy już na to szkolenie, ale w ogóle przeczytałam, że Białystok ma troszeczkę więcej mieszkańców nawet niż Katowice. Czyli to są takie Katowice Podlasia. Ja myślałam zawsze, że Białystok to jednak takie mniejsze miasto, więc zwracam honor. A tu ząg. Człowiek się uczy, no. I z jednej strony zdaję sobie sprawę, że to są krzywdzące obawy i mam przyjaciół z Lublina, z Białegostoku, takich super ludzi. A mimo to serio unikam tych regionów. Właśnie się ubrałam. Jesteśmy już po pierwszych godzinach warsztatu, jutro część dalsza. Ale zajebista sprawa, w ogóle sporo przeżyłam i bardzo fajne. Ja nie lubię warsztatów zwykle, a tutaj jakoś w ogóle spoko ekipa. Zaraz idziemy do Kamila i razem lecimy na ramen. Jestem głodna. Mega. No to mega, no to kurde, to mega się cieszę, bo ja tak niezbyt byłem przekonany, ale... Nie, no naprawdę ciekawe. I te uprzedzenia nie wzięły się znikąd i nie chodzi tylko o medialny jakiś przekaz. Chodzi głównie o moje osobiste doświadczenia ze wschodniej Polski sprzed lat, które były na tyle trudne, że do dziś ciężko mi tam wracać. Jak ramen, Kamil? Lepszy niż Vegan Ramen Shop? Nie. Nie ma takiej opcji. Ostatnio gdzieś widziałam, że właśnie tak, tym się różni osoba, która kiedyś pracowała w gastronomii od tych, którzy nigdy w gastronomii nie pracowali, że ci pierwsi układają tak ładnie talerze, żeby pani kelnerce było dużo łatwiej. Więc postanowiłam, mimo że sama nigdy nie pracowałam w gastronomii, też zacząć tak robić, także mam nadzieję, że to będzie mała pomoc. Rok, taki styl muzyczny. Zobaczcie, jaki śnieg rano. Wow! Biała kraina. Wiesz, że na południu jest dużo więcej śniegu? Gdzie na południu? Wow, ja, że nie jest dużo śniegu. Okej. Okay. No, witajcie w krainie lodu. Myślisz, że Orcie na nas czeka? Zobaczymy. Sorki za spóźnienie, nie ogarnęłam. Leczek tutaj, on widzisz? Tu jest rynek, tu jest rynek. Na rynek niestety już nie mieliśmy okazji wrócić. Ale powiem wam, że ten wyjazd naprawdę miło przeżyłam. Nie wiem, czy to kolejny sukces mojej psychoterapii. Oj, ja dzisiaj na słodko. Czy po prostu czas? Pewnie zresztą i to. Kiedyś to były czasy. Jedno wiem, nie mam do siebie pretensji o to, że potrzebowałam paru lat, aby móc dobrze się czuć w miejscu czy w rejonie, z którego mam, no powiedzmy, traumatyczne wspomnienia i doświadczenia. Tak może być, to jest okej, ale fajnie też iść dalej, kiedy już jestem na to gotowa. Dobrze, zrobimy sobie czarny. Koniecznie. I nawet słyszę teraz po swoim głosie, że pewnie to mówiłam tak, wiecie, trochę takim innym głosem, bo to jest serio tak trudny temat. Dziwny jest ludzki mózg, że potrafi tak w ogóle działać. Gdzie tutaj jest ten obiad? Tam. Okej. Okay. Na końcu? Chcesz być na blogu? Mogę być. Gwiazda z mnie. Ksawera go pamiętacie z mojego podcastu. To jest dobre towarzystwo tutaj dzisiaj. Dobra ekipa. Tak, bardzo dobrze. Jest. Oj.
ogóle to chyba jedyne lustro i obczajcie oczywiście. Jest naklejka Jola Uśmieszek, tak się nazywa. Nie spodziewałam się tego kompletnie, ale na tych warsztatach naprawdę sporo sobie poukładałam właśnie o takich niespodziewanych uprzedzeniach, jakie mamy w głowie. Luski śląski w Białymstoku to jest coś. O różnych lękach, które często wynikają z naszych wyobrażeń, przekonań, a niekoniecznie ze stanu faktycznego, z rzeczywistości. Skąd to się bierze? Jakby nigdy nie jesteśmy nawet w stanie być ich wszystkich do końca świadomi. Zawsze część tej nieświadomości pozostanie i będzie nas w różnych sytuacjach mniej czy bardziej atakować. Ale może już nawet sama świadomość tego to krok do przodu? Idziemy teraz na spacer wszyscy. Śladami Hair Story w Białymstoku, co mi się uda nagrać, co zobaczycie, bo jest już oczywiście ciemno, to zobaczycie. Doszedł do nas Kamilek. Tutaj. To schowasz do plecaka, bo nie będę nosił tego. Dla mnie już wielkim sukcesem jest to, że przyznaję, że w ogóle kiedykolwiek, cokolwiek w moim życiu wydarzyło się na wschodzie. I może dla kogoś to mały krok, ale dla mnie ogromny. Jak wrażenia po Białymstoku? Bardzo edukacyjnie i bardzo fajne towarzystwo, więc mam nadzieję też, że zostaną te więzi na dłużej. Och, Kamilek, fajnie się czekało na nas w Białymstoku. Bardzo.